pan Tadeusz Dyrszyński, jest leśniczym w leśnictwie Przechlewko od 1973 roku. Oprócz prowadzenia leśnictwa, pan Tadeusz sprawuje pieczę nad zagrodą dziczą oraz centrum edukacyjnym w Przechlewku. Jeszcze do niedawna można było obserwować w okolicy Przechlewka muflony, które były introdukowane przez koło łowieckie Głuszec na początku lat 90. Obecnie muflony zostały z tego miejsca wytrzebione, prawdopodobnie przez rozwijające nieustannie swoją liczebność wilki.